Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący analizy widoczności przejazdu kolumny rządowej. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOK. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie głównego urzędu geodezji i kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym, prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. W pierwszym kroku ćwiczenia Bazując na analizie widoczności projektowanej trasy, wytypujesz budynki, które charakteryzują się największym zagrożeniem dla kolumny rządowej. Następnie, wykorzystując potencjalne stanowiska zamachowców, znajdujących się na budynkach najbardziej zagrażających, będziesz mógł zidentyfikować odcinek trasy, gdzie zagrożenie zamachem jest najbardziej prawdopodobne. Celem pierwszej części ćwiczenia jest wyznaczenie strefy potencjalnego zagrożenia, czyli miejsc, z których widoczne są odcinki trasy przejazdu. W tym celu wykorzystaj numeryczny model pokrycia terenu oraz plik Shape Trasa. Aby ocenić widoczność projektowanej trasy, wejdź do Arc Toolboxa i wybierz narzędzie z grupy narzędzi 3D Analyst Tools Visibility ViewShade. Kliknij dwukrotnie, a następnie, jako Input Raster, wybierz NMPT, a Input Point or Polyline Observer Future wybierz trasa. Finalnie, raster zapisz do folderu roboczego z nazwą Strefa Zagrożenia. Przyciśnij Save i uruchom zadanie. Po wykonaniu zadania, przyciśnij Close i w obszarze mapy otrzymasz plik rastrowy mówiący, który obszar z trasy jest widoczny. W następnym kroku w oprogramowaniu ArcScene dokonaj wytypowania budynków potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu trasy przejazdu. Aby dokonać analizy bezpieczeństwa, skorzystaj w wcześniej przygotowanej warstwy trasa 3D oraz budynki 3D oraz przed chwilą wygenerowanej warstwy strefa zagrożenia. W pierwszym kroku dokonaj konwersji pliku strefa zagrożenia.tif do formatu shape. Użyj w tym celu narzędzia Raster to Polygon, dostępnego w ArcToolboxie w grupie narzędzi Conversion Tools from Raster Raster to Polygon. Jako raster wejściowy wybierz strefa zagrożenia.TIF, Natomiast rastrem wynikowym będzie raster zapisany w folderze roboczym, str, zagr, wektor. Przyciśnij Save w celu zapisania parametrów, odznacz Simplify Polygons i wykonaj zadanie uruchamiając przycisk OK. Po wykonaniu zadania otrzymałeś warstwę poligonową w celu przejścia do tabeli atrybutów tej warstwy, przyciśnij Close i prawym przyciskiem myszy przyciśnij na warstwę Zagro Vector, uruchamiając funkcję open attribute table. W tabeli Grid Code otrzymałeś informacje o liczbie wieszółków trasy widocznych z poszczególnego miejsca oznaczonego na pliku wektorowym. Miejsca najbardziej zagrażające przejazdu kolumny rządowej to miejsca, które wartość GridCode posiadają powyżej 4. W celu wyboru właśnie wartości najbardziej zagrażającej skorzystaj z funkcji Select by Attribute i utwórz nową selekcję poprzez wykorzystanie GridCode większego od 4. Przyciśnij Play w celu akceptacji zadania. Zamknij tabelę atrybutów oraz narzędzie selekcji, aby móc dokonać wyboru budynków 3D, które najbardziej zagrażają trasie przejazdu. W tym celu skorzystaj z narzędzi selekcji, czyli wejdź do Selection, Select by Location. I wybierz budynki z warstwy BDOT budynki 3D. Source Layer wybierz STR zagrew vector, korzystając z wyselekcjonowanych wcześniej obiektów, ustawiając relację przestrzenną jako Intersect the Source Layer Future, ustawiając bufor na poziomie. 10 metrów od wybranych obiektów w celu wybrania budynków z warstwy B do T budynki 3D przyciśnij OK i budynki, które najbardziej zagrażają trasie przejazdu zostały oznaczone. W następnym kroku. Dokonaj eksportu zaznaczonych budynków do odrębnej warstwy. W tym celu kliknij prawym przyciskiem na BDOT budynki 3D. Przejdź do funkcji Data, Export Data i wybierz obiekty zaznaczone Selected Future z danej warstwy, zapisując do folderu roboczego fryki jako budynki zagrażające przyciśnij save i dokonaj eksportu dodaj budynki do oprogramowania ArcScene odznacz budynki 3D odznacz również strefy zagrożenia i do arc scene dodaj z folderu ćwiczeniowego numeryczny model pokrycia terenu oraz punkty 3D, które Obrazują trzy potencjalne miejsca zagrażające trasie przejazdu. Punkty te zaznaczę kolorem czerwonym i zwiększę nieco ich rozmiar. Na podstawie tych punktów oraz numerycznego modelu. Pokrycia terenu dokonam analizy poszczególnych obserwatorów. W tym celu skorzystam z funkcji Observer Points dostępnej w ArcToolboxie w narzędziach 3D Analyst Tools w grupie narzędzi Visibility. Observer Points. Jako input raster wybieram numeryczny model pokrycia terenu. Jako input point wybieram PKT3D natomiast rastrem wynikowym będzie raster stanowiska widoczność Przyciśnij save i rozpocznij analizę poprzez przycisk OK. W wyniku analizy otrzymałeś raster, zawierający informacje dotyczące możliwości obserwacji poszczególnych obiektów przez obserwatora. W obszarze projektu ArcScene odznacz punkty 3D. Trasę 3D oraz budynki zagrażające. Przyglądnij się rastrowi, który został przed chwilą wygenerowany. Wejdź do tabeli atrybutów stanowiska widoczność. I przykładowo dla wartość piksela value 5 oznacza, że miejsca te widoczne są z punktów obserwacyjnych numer 1 oraz numer 3. Natomiast miejsca te niewidoczne są dla obserwatora o numerze 2. Na podstawie analizy mapy rastrowej możesz sprawdzić, które miejsca są najbardziej niebezpieczne. Zobacz, że wartość piksela równa 7 to Obszar, w którym możesz się spodziewać największego zagrożenia związanego z zamachem. Ćwiczenie miało na celu przedstawienie możliwości przeprowadzenia analizy widoczności na podstawie produktów LIDAR oraz warstw wektorowych 3D w kontekście zabezpieczenia przejazdu kolumny rządowej przez Centrum Warszawy. W pierwszej części ćwiczenia. Wyznaczono potencjalną strefę zagrożenia poprzez utworzenie warstwy rastrowej reprezentującej widoczność poszczególnych wierzchołków liniowego pliku wektorowego. Następnie dokonano selekcji budynków stanowiących najbardziej optymalne stanowiska dla potencjalnego zamachowca. W ostatniej części ćwiczenia przeprowadzono analizę widoczności dla trzech wybranych stanowisk obserwatora. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.skolenialeader.googik.gov.pl.